Witam w kontynuacji z tak zwanego God of War'a. Lecimy dalej z przygodą. Już nawet nie pamiętam, dawno nie grałem. Nie pamiętam, co na czym skończyliśmy, a w kopalni jesteśmy jakieś. Czernio, cofnij się! Za głośno mam, muszę przyciszyć. 100% miałem nadupcone, ja pitole. Dobra. Jakieś pułapkersy. Wejdź do tunelu. Dobra! Uważaj. Dobra. Więcej prób. Krasnoludy wydrążyły te tunele, by omijać pułapki. No i dobrze. Dobra, jakieś pułapkersa na razie. To jakiś żart? Okay. Tego tylko brakowało. Widzimy się po drugiej stronie. No w sumie taki żart, jakiś esz. Srebre, czekaj, bo to się kur zapiał. Właśnie, że coś będzie, bo to jest... Właśnie, patrz, tutaj coś jest, coś jest. A. Nawet sporo tego srebra, dobra. To idziemy, cyk, cyk, cyk. Dobra. Zapiął, czekaj, dobra. Chciałbyś tego nie wydobyć. Robimy rzut. Dobra. To będzie przeszkadzał, chłop. Tu jeszcze jeden jest. Co? Dobra. O nie. Uf. A co staje? Okej, jak puszczę, to git. Myślałem, że mi się zamrozić czy coś. Dobra, młody mówi, żeby spojrzeć w górę. Dobra. Kolejny dźwig! Będziemy na górze szybciej niż wiem. Dźwig to jedyna droga na górę. Chyba. Co z tą drogą? Dobra. Młody mówi, że to jest jedyna droga. O. Okej. Okay. Aj, nas wciągnie na górę. Dobra. Na bank w trakcie coś tu przyleci. Może wciąż za dużo ważymy. Ano. Okej. Okay. Kolejny kamyczek. Na szczyt. Jak daleko będziemy sięgali wzrokiem? Do jeziora? Do węża świata? Do domu? Przekonamy się na ja miejscu. Ja wiem jak daleko. Póki co, bądź czujny. Dobra, coś zaraz wyskoczy. O! Rany! Atreusie! Nic mi nie jest. Straciłem równowagę. Wiesz, jesteś dość nerwowy jak na takiego siłacza. I co w tym złego? Ja nerwowy? Dzięki temu wciąż żyjemy. Co on gada? Ale życie w nerwach nie daje frajdy. Ja nerwowy. Młody. Co ty gadasz za farmazony? O, dobra. Wiedziałem, że będzie coś. Dobra. Ej no. Już ty. No. A, bo to jeden przycisk klikam, dobra. Coś, że przyleci. Tylko te ziutki. No, 15 dopiero, Valorant. Trzeba trochę nadrobić fabułkę w głowie. No nie, nisk. Dobra, nieważne. Trochę bez sensu furia zużyta. Ej, a jak mam furię, to nawet nie mogę po tych źródłach bić.
bez sensu. To w ogóle skam trochę. Czy tak? Tyk. Może to dało ci frajdę. Dobra, też będę nerwowy. Tu powinniśmy wysiąść? Nie, utknęliśmy. O, to nieźle. O, a się odepchnę. Ja to nie wiem. Jestem siłaczem, nie z tej ziemi normalnie. Myślisz, że jeszcze daleko? Nie wiem. Musisz z 5 km, mordo. Na pewno. O rany. Tak. Gotowy. Ciekawe w sumie. Przez przypadek miałem kombinację przycisków. Dobrze, młody. A boże, nie mam cooldowna tam tych skill. Ty. O! O! Dobra. Swoje też bije? Dobra. O kur, zapiał. No ty, kurde, ja nie patrzyłem. O ty. Dobra. Ty. Dobra, ziutek. Sobie grabić tutaj. Na razie porobiony chłopaczek. Dobra, to jakiś... Znów stoi. Wiem. Pozbierania. Kluczonko. Dobra, dopchnięci. Na to wygląda. No nie wiem. To jeszcze zaraz dupnie. Ojcze, kiedy rozsypiemy prochy mamy, co potem? Co nas czeka? Nic nas nie czeka. Wrócimy do domu. I tyle? Koniec przygody? Na razie. Ale będziemy mieć dużo pracy. Miałeś wtedy rację na łodzi, kiedy ścieliśmy ostatnie drzewo. Powiedziałeś, że coś się zmieniło. To prawda. Młody miał rację, nie jest no way. Już bezpiecznie, ale znowu będzie. Poza tym musisz się dalej szkolić. Dobrze. Cię zerwał szybko. No szczyt. Czy to szczyt? Jesteśmy prawie na szczycie. Nic nas nie powstrzyma. No. Uspokój się, chłopcze! Trzymaj się za mną! Tak jest! Dobra, chyba jakiś pierwszy z bossów, kurde, do... O, ty franco. Dobra. Działa na niego za bardzo. Kurza, to jest...
ale no dupca. Będą jakieś bazylisze w tym czasie. Zostaw moją windę w głowie. Co ty robisz? Przygotuj się! Co? Trzymaj się! Co jest? Bo teraz się będziemy z nim dać? Mało brakowało. Stój. O? Wow, co to było? Leczonka. Jest. To wygląda jak korzeń drzewa Yggdrasil. To jego soki? Skrystalizowane. Okay. Bije od nich moc. Coś takiego. Okej, czy to sposób na rozwalanie tych czerwonych rzeczy. Nie do wiary, że walczyliśmy ze smokiem. Celowałem w oczy, ale ciągle traciłem równowagę. Myślisz, że to ich dom? Zamieszkały tu po odejściu gigantów? A może to one ich przepędziły? Chłopcze, powietrze się rozrzedza. Przestań mówić. Oddychaj. Smok? A, tak. Dobrze. Myślę, że to jakiś jaszczurek większy. Słyszysz to? Ktoś tam chyba krzyczy. Jest człowiek. Człowieka podobne. Czekaj! To Sindri! Zabijesz coś tak wielkiego? Jeśli wytrącimy go z równowagi... Zajmę jego uwagę. Co ty wyprawiasz? O, ten krasny ludek. Znajdź dobre miejsce. Czekaj na mój znak. Ej, pokrako! Tutaj! Chciałem bić. No nie wiem, chciałem tam przejść. Patenty, dobra. Ha? To tak sobie dostrzegam tu, co? Co jest? Wszedłem mu baryja. Rozwaliłem jedno prawie. Czekaj, bo on teraz to daje. Co
Ty, gościu. Okej, czy teraz mogę to naginować? Ręce. O. W sumie, czy ja mogę te ataki jego zwykłe, takie... On mi dziabnął, ty, kurde. Boisz ty się? Przed tym podżować czy coś. Okej. No tak. Kurde, to się pali. Okej, dobra, czyli pewnie... Co? Teraz. No, nie. Czekaj, kiedy mam to rzucić? Cyk. Dostał? Trafiać chyba. Oj. Nie wiem. Trafiał. Ale... A? Dobra, biorę kryształek. Teraz lecimy po prostu łapki, pazurki obcinamy. Oż ty. Okej, czy to mamy po prostu dojrzewać tarczą to. Ucieka. Bo nie. Ty. Chłopcze, jesteś cały? Tak! Mam plan. Na moją komendę obniżysz żura. Nie wiem, jak
mnie to! Przygotuj się! Dobra, dawaj mi to. Dobra, po co tu podchodzę? Coś tu trzeba będzie z tym żurawiem zrobić. O! Zapiął. Ale zadyma. Rany, naprawdę się udało. O ty! A, ale nikt nie zabił smoka od setek lat. Od czasu wielkiej trzebieży smoków. I o ile się nie mylę, zrobiliście to dla mnie. Mylisz się. Po prostu stał na drodze, nic więcej. Zaprzeczaj ile chcesz, ale uratowaliście mnie, a to zasługuje na nagrodę. O? Co to jest? Strzały splecione jemioły. Celniejsze niż Heimdall, idealnie wyważone. O. Dzięki. A. Dobrze. Zaczekaj. Nie to. Spotkaliście znów Broka? Jaki pojemny ma ten. Mówił, że nie masz talentu. O, i że jestem samolubny. Nie. Pewnie. Że bardziej cenię wygląd broni? Nie. Niż jej zastosowanie. Że jestem pretensjonalny? Nie. I sztywny. Żydliwy. Wiem, co o mnie myśli, ale mnie to już nie rusza. Sparto. Nie mam na to czasu. Nie. Czekaj. Mam lepszy pomysł. Jaki? Potrzebny mi kieł tego smoka. Jaka mina. Potrzebny mi kieł. Dobra, to wyrwiemy kieł, no. O, tak wygląda wizyta u dentysty, no. O, ale syf. O, straszliwy syf. O, idę zwrót. Idealnie, nada się. No masz kieł. Ja tego nie dotknę. Po prostu przytrzymaj. No i co z tym? Teraz natrzyj tym cięciwe łuku twojego syna. No zrób to dla mnie. Okej. Czy pewnie on będzie rozwalał te czerwone rzeczy? Atreusie, daj łuk. Nie tak. Tylko dwa razy. Aha, ostrożnie, proszę. Strzały porażające. Soków drzewa świata. No okej. Okay. I git. Wow. No pewnie, teraz się podoba. Widzę, że sam to rozpracowałeś. No to... A jak? To tyle. W końcu kogo obchodzą moje wywody na temat piękna i zmyślności moich dzieł? Nie. Czy pod te zmieniamy zawsze strzały? Coś ulepszamy tutaj po walce ze smokiem.
dla ciebie? Kurde, drogie to. To co będzie? Lewiatan. Nie, lewiatana nie mogę. Ręce. Dobra, to jest dość tanie. Musisz spróbować tego nie zabrudzić. Piotra. Znakomita robota! Nie chwaląc się. Przesadnie. Dobra. Stwórz rzadkie zaklęcie. Nie, to walić. Czym się ruczym? Różni. Z niewielką, z dużą. I dobra, to zrobię tak. Dobra. Ulepsz. Panie Atreus, czym mogę służyć? Dobra. Jeśli wam nie śpieszno. Jest git. Nie tak dawno temu polowaliśmy na jelenie. Teraz walczyliśmy już z elfami, trollami, ogrami i smokiem. Nic już z nami nie wygra. Zwyciężamy dzięki determinacji, dyscyplinie. Nie dlatego, że uważamy się za lepszych. Tak, dyscyplina na importanter. Wiem. Po prostu dobrze. Szybko do forge na siłowni. Tak, wiem. Oj, dobrze być silnym, relujesz młody. O. Coś tak reski. Ej, co jest? Dobra, dobra. Coś, o co chodzi? Ej, co jest? Co mnie tak bije? Co chodzi? No prawie to zabiło. Jakiś taki łepek. Coś trafiłem. Oto i on. Mam go roztrzaskać? O. Zaczynam to lubić. Tylko czemu nie wybuchł do końca? Ten kryształ. Raz go już trafiłem, ale znowu świeci. W sumie dobre pytanie, młody, o co chodzi? O, to by nam potrzebne. No. O kurde. Możemy sobie wejść elegancko. No esz. Dobra, i na tym kończymy kolejny odcineczek. Arteusz, nowe strzały, bitwa z jakimś smokiem. No działo się, nie powiem, że nie. No i cóż, do następnego.